Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5 na trybie single player. I w dzisiejszym planie mamy oczywiście zabawa na trainerze, ale przede wszystkim dzisiaj kończymy sobie robić misje, czyli prawdopodobnie ukończymy misje dodatkowe, takie te, które są tutaj, pokazują się na naszej mapie, czyli wykonamy ostatni skok kaskaderski, nie, skok spadochronowy ostatni, a do tego wykonamy ostatni prawdopodobnie wyścig terenowy ciężarówką. To jest dzisiaj w planie do zrobienia. Oprócz tego odpicujemy sobie dzisiejszy samochodzik dnia. Tak jak obiecałem, chciałem dokończyć odpicowanie tych trzech najnowszych samochodów jeszcze, czyli Velierera całego, Boże. To jest świetna, świetna po prostu nazwa, z Bravado, oczywiście. No i okej, zrobimy to na szybko. Pojedziemy sobie, odpicujemy szybko samochodzik, a później lecimy z misjami. Oczywiście, jeżeli będą jakieś kolejne misje, albo wy wiecie, że są w sumie kolejne misje, które zalicza nam do postępu growego, czyli nie wiem, bo tutaj jest na przykład, prawdopodobnie nie ukończyłem wszystkich jeszcze tych misji z lotniskiem, w sensie tutaj, przepraszam, tutaj z lotniskiem. Prawdopodobnie tego nie ukończyłem. Nie wiem, czy zrobiłem każdą postacią wszystkie, na przykład ammunition ze strzelnicą, Boże, czy wszystkie wyzwania na strzelnicy zrobiłem. Nie jestem pewny, czy na przykład, nie wiem, nie trzeba zrobić rzutek, czy jeszcze próby czasowej samolotem, na przykład Trevorem, albo właśnie każdą z postaci. Tego nie jestem pewien, więc jeżeli wiecie, macie jakieś informacje o tym, bo to przechodziliście i pomogło wam to ukończyć grę, czyli w sensie, no tam do tych 100% to się zaliczyło, to dajcie znać w komentarzach pod filmem. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz także dajcie znać w komentarzach pod filmem, co byście chcieli widzieć w kolejnych odcinkach, jako że na kolejny odcinek, myślę, ten czwartkowy, przygotujemy sobie właśnie pierwszą jakąś modyfikację. Ja sobie ją wybiorę właśnie z waszych komentarzy sprzed tam ostatnich 2 czy 3 filmów, plus jeszcze spod tego wybiorę jakąś modyfikację, która tam była najczęściej łapkowana, albo po prostu najczęściej o niej pisaliście, i właśnie ją sobie przetestujemy na pierwszy raz. Już kilka właśnie fajnych też doszło pod ostatnim odcinkiem, jak widziałem, chyba grappling hook z Just Cause'a, bodajże coś takiego, więc to jest też ciekawa sprawa. Kolejna informacja, zawsze możemy zrobić jeszcze, jeżeli trzeba będzie tę szczelnicę dokończyć czy coś, i żeby was to nie ominęło, będziemy mogli robić tam poszczególne odcinki, albo na przykład pół odcinka jakiegoś kolejnego poświęcić właśnie na dodatkowe robienie tych rzeczy, albo jakoś to, nie wiem, na live'ach czasem, bo teraz jak ktoś jeszcze nie wie, to ja codziennie robię w sumie live'y, więc mogę to na live'ach zawsze dokończyć z wami. Możecie dawać, dajcie naprawdę znać, to wtedy będę wiedział, co z tym zrobić. Okej, a teraz zderzak i karbonowy spoiler, ale to z tyłu się zmienia? Nic. Zderzak GT wygląda tak. Zderzak płaski spoiler aero. Ja pierdzielę, taka różnica jest, widzę normalnie, że normalnie jakby jej nie było. Niestandardowy przedni spoiler, to wygląda ok całkiem, bo to się przynajmniej nie różni strasznie. Pomalowany zderzak i spoiler. Zderzak, ale to będę co, mógł dać nowy kolor, ok, dajemy tak, żeby można było kolor zrobić. Oczywiście wszystko na maksa. Co do Bravado Velierera, to jest on ponoć jakoś tutaj odwzorowany. Wow. Wydech sportowy, oczywiście sobie walniemy taki wydech. Jest on wzorowany na TWR Sagaris, a pierwszy raz w sumie słyszę o takim samochodziku, więc na dobrą sprawę dużo o nim tutaj nie powiem niestety. Dobra, co możemy ustawić? O, maska RMR, ona fajnie wygląda, to sobie wrzucimy. Wentylowana w kolorze dodatkowym. Okej, biorę jednak tą, bo jest w kolorze dodatkowym. A chcę sobie właśnie zrobić ten kolorek jakiś dodatkowy, wrzucić. Lusterka mogę zmienić nawet. Ale to niestandardowe lusterka, ja bym chciał takie lusterka, żebym miał... Aha, kolorowe lusterka, okej. Tablica, lakierowanie, klatka. Wrzucimy sobie kolorowaną klatkę, aha, czyli będziemy mogli dużo rzeczy takich kolorowanych wrzucić. Karbonowe progi. Szkoda, że nie ma malowanych progów. Jeszcze możemy dorzucić do tego skrzydło w kolorze dodatkowym. Kolorowe skrzydło. O Jezu, takie z tyłu. Nie pasuje mi to kompletnie z tyłu. W ogóle tutaj tak dosyć słabo spoiler wygląda. Ale wrzucimy sobie skrzydło w kolorze dodatkowym.
Zawieszenie oczywiście na maksa, skrzynia biegów na maksa, turbo na maksa, koła zrobimy zaraz i szyby jedno przyciemnienie mniej. I teraz tak, lakierowanie. Okej, mówię, ja tu się postaram to zrobić w miarę szybko, żeby pojechać i robić jednak misyjki w dalszym ciągu. Okej, może zrobimy sobie dzisiaj znowu czerwono-czarne, coś takiego, bo wyglądają bardzo fajnie, mi się ostatnio też podobają takie. Więc co, jakiś grafit, tylko ja bym chciał jednak, żeby on się tamten tak nie ten. Ten czerwony mi strasznie świeci, ale bym nie chciał, żeby on tak świecił jednak. Nie chcę brać też matowego koloru. Ja bym chciał po prostu, żeby on mi się mniej świecił, czyli co, muszę perłowość tu zmienić czy coś? Na przykład na taką, na winną czerwień i to wtedy tak bardziej lepiej wygląda. Chyba tak zrobimy. Okej, wrzucamy sobie w ten sposób. Kolor dodatkowy jest już czarny. Ale ha, bo tutaj mamy tylko malowany. I teraz pytanie, jak to właśnie wygląda? To jest, że malowane, ale to są malowane na kolor inny, więc karbonowe ustawimy chyba, wiecie ludzie. Ustawimy to karbonowe, zrobimy jeszcze błotniki chyba, nie? To było w zderzakach bodajże, zrobimy sobie też jakiś karbonowy w takim razie. A możemy nawet zderzak GT, nie zderzak GT. Aczkolwiek niestandardowy przedni spoiler, coś takiego. Zmienimy sobie jednak troszeczkę wygląd jeszcze tego samochodu. No i dobra, no i teraz koła luksusowe, tak, luksusowe. To możemy też karbonowe wrzucić, jakieś karboniaki. Carbon S Racer i niech będą. I tak mają wyglądać teraz. Jeszcze możemy oczywiście tu dorzucić jakiś kolor. Dorzucimy w takim razie jakiś czerwony, jeżeli będzie. Czerwony, halo, czerwony kolor. Cukierkowa czerwień, ognista czerwień, oczywiście czerwień. I jeszcze kuloodporne projekty niestandardowych. Nie dorzucamy, dym spod opon. Czarny ustawimy. I to chyba będzie tyle, tak? Jeszcze nie, przepraszam bardzo. Oczywiście nie dodamy kolorów jakichś neonów, bo to nam nie jest potrzebne, więc zmienimy jeszcze tylko tabliczkę i możemy wychodzić. I okej, dzisiaj będziemy sobie jeździć w takim razie tym samochodem, Bravado Verliererem. Ja pierdzielę, to jest taka nazwa, którą... Nie, ja nie wypowiadam, ja będę mówił Bravado, będziemy jeździć Bravado, samochodem Bravado. Ale wygląda całkiem ładnie, mi się podoba, szczerze. Okej. Więc jedziemy teraz tak, musimy się dostać na pewno na wyścig i na pewno na skok, więc pierwsze co zrobimy to pojedziemy sobie na skok, mamy 11 km, więc zobaczymy jak to autko się spisze, żeby nie było żadnych problemów po drodze, zrobimy sobie od razu taką opcję jak na przykład Never Wanted, Nieśmiertelka, oczywiście na samochód także puścimy Nieśmiertelkę, no i jeszcze pasy sobie zapnę tak w razie czego, no i lecimy. Mamy do przejechania, ludzie, teraz te ponad 10 km, więc nie będziemy tutaj się opierniczać. A chcę je przejechać, jako że mówię, no też chciałem dokończyć robienie tych samochodów. Troszeczkę i tak szybciej z tuningiem zeszło, więc teraz na dobrą sprawę nie chcę tego pomijać, tak? Nie chcę tam lecieć na trainerze, tylko właśnie chcę sprawdzić, jak to auto się spisze w trakcie jazdy tak naprawdę. Czy będzie się nim dobrze jechać? Jak widzieliście ostatnio, no trochę pojeździłem tymi samochodami na online. Też fajną sprawą są te live'y, które tam ostatnio robię na Twitchu. Już chyba od 2 tygodni sobie live'ujemy wieczorkami. Od 19 jakoś w tygodniu średnio do 22 lub 24. Czasem nawet do 1 na weekend się zdarzy posiedzieć z wami, więc jest to bardzo fajna sprawa. Tam sobie zresztą ten level cały nabijam, jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, to się oczywiście dowie. Zapraszam tam wszystkie naprawdę ogarnięte osoby na czacik. Dobijamy w tej chwili tam bodajże na Twitchu 25 subskrybentów płatnych. Mamy chyba w tej chwili, jak to oglądacie, 21, ale przy 25 będę mógł dodać dwie fajne emotki, które mam nadzieję, że uświadczycie, których uświadczycie. I lecimy. W ogóle nie wiem, czy mi spadły okulary, w sensie Michaelowi spadły okulary, ale zrobiło się teraz jaśniej, bo wcześniej miałem okularki i mogło tak jasno nie być. Patrzcie jak jeżdżę. Ogólnie ostatnio też grałem w ETS-a na kierownicy i powiem wam, że bardzo się nawet tak troszeczkę wkręciłem. Bardzo fajnie się w to gra na kierownicy. Szczególnie jak dachowałem za pierwszym wyjazdem.
bo mnie widzowie, kurczę, zrobili w ciula. Okej, jedźmy. I teraz tak, zastanawiam się jeszcze to, czy właśnie ile procent możemy uzyskać tak naprawdę maksymalnie, bo w tej chwili mam jakoś około 81% przejścia gry. 81% przejścia gry. Zrobię jeszcze te dwie rzeczy, to mi dojdzie jakoś 0,4 za to prawdopodobnie, a mam chyba, nie wiem, czy mam 81, czy tam troszeczkę mniej niż 81 właśnie. I dojdzie nam to 0,4 i tam jeszcze nie wiem właśnie, jak to, tak jak wcześniej się pytałem, czy za tamte misyjki także dochodzą punkty do przejścia gry. Ale jak myślicie, ile punktów możemy uzyskać maksymalnie za przejście gry bez maksowania wcześniej tych misji, które wcześniej wykonywaliśmy, tak? Czy na przykład skoki kaskaderskie będziemy musieli w końcu wykonać? Bo to też się kiedyś was pytałem, tam część z was mówiła, żeby je wykonać, ale to już było na dobrą sprawę bardzo dawno temu. I się zastanawiam, czy dalej jesteście chętni na to, żeby na przykład jeden odcinek poświęcić, albo właśnie tak jak wcześniej mówiłem, pół odcinka poświęcić na przykład na te skoki kaskaderskie, jakoś je zrobić. Tam bodajże na internecie była mapa z tymi skokami, więc to nie powinno być trudne chyba, żeby zlokalizować te skoki. Okej, został nam już tylko jakoś kilometr. Bardzo szybko dojechaliśmy na dobrą sprawę. Nie widzę, z jaką my prędkością jedziemy, ale coś chyba około 100 mil na godzinę, tak? Coś koło tego, okej, trzeba będzie zakręcić. No, w miarę dobrze hamuje ten samochodzik, na szczęście. Okej, gdzie jest ten skok? Ten ostatni skok jest gdzieś tutaj, na plaży? Okej, dobra, widzę już, widzę. Na przystani, tu jest jakieś molo. Ogólnie fajnie, to naprawdę jest świetnie świat tutaj przedstawiony w tym GTA. Jak możemy zauważyć sobie. Jest to zrobione tak jakby, nie wiem, przynajmniej mi się tak wydaje, mam takie wrażenie odniosłem, że to molo jest zrobione na zasadzie takiej, że tu kiedyś było właśnie, było więcej tej wody, tak, i molo takie długie powstało i w ogóle, że tak powiem. Więc tak, zróbmy sobie jedną rzecz, zapiszemy od razu, będziemy widzieć ile procent. 80,6, czyli jeżeli dostaniemy 0,4, to byśmy mieli 81% równiutko. Boże, to molo wygląda jednak na chyba nieczynne. Jest takie trochę niestabilne. Góra Chilia, człowiek przeciw górze, co ty na to? Okej, lecimy, jedziemy. Dawaj, proszę cię bardzo. Lecimy na górę Chiliad, nie wiem, to jest nasz ostatni, prawdopodobnie skok ostatni, więc będziemy chcieli go teraz właśnie wykonać. Okej. Jak się w ogóle dałem w to wciągnąć? Spadek. Aha, to po prostu stąd zeskoczymy, tak? On nas tu podwiózł, skocz z klifu i przejść ze spadochronem przez... Aha, okej, dobra, przez punkty kontrolne! Okej. No to na spokojnie teraz, na spokojnie, musimy wcelować w punkty. To jest podstawowa sprawa, jaka nas teraz czeka. Żeby nie zlamić i nie przelecieć nad punktem na przykład. Musimy bardzo szybko lecieć i tak w sumie opadać bardziej. Okej. Okej, na szybkości to zrobimy, kurde. Proszę bardzo. Lecimy. Kurde, to jest świetne w tej grze właśnie, góra Chiliad. I lot na spadochronie, tak? To jest świetna rzecz po prostu. Widać, jaka ta gra jest duża. Jak się leci z tej góry, jak świat jest mniejszy po prostu od razu. Jaka skala jest tego wszystkiego widoczna. Okej, no i teraz musimy wylądować po prostu dobrze, tak? Gdyby to było takie łatwe, to wszyscy by robili te skoki. Okej, tylko tak, musimy dolecieć tak równiutko jakoś. Patrzcie, idealnie, ideollo. Zaliczony spadek. Proszę bardzo. Spacja czy enter? Enter. Dobra, nacisnąłem enter, już miałem spację klikać. Okej, i zaliczyliśmy właśnie w ten sposób, takim krótkim lotem, zaliczyliśmy prawdopodobnie ostatni ze skoków. Przynajmniej tych zaznaczonych. Auto mamy do odzyskania w razie czego, więc tego się nie boimy. Możemy sobie dalej odjechać naszym samochodem. Nikt nam go tutaj nie ukradł, ani nie ukradnie już. I teraz pytanie, czy pojawił nam się jeszcze jakiś dodatkowy skok?
Chyba nie. I teraz tak, jest jeszcze ta joga cała, która mnie zastanawia, co ta joga nam cała zmienia, czy to też możemy jakoś przejść, czy coś. Ale tak, podjedziemy teraz do wyścigu. Wyścig dla ciężarówek znajduje się w tym miejscu, to jest tam kolejnych 10 kilometrów, ja pierdziele. Będziemy tam jechać coś około 2 minut, zrobimy wyścig, nie wiem ile minut trwający. Ale jeżeli zostanie nam czas dzisiaj jeszcze, to spróbujemy do tej jogi podjechać, chociaż do tej jogi znowu będziemy mieli 5, normalnie 50 kilometrów drogi, jak zwykle, po prostu. Okej, trochę zarzuca na zakrętach ten samochód, jak mambę. Ale okej, nieważne. Weźmy sobie jakieś radyjko prawilności i lecimy. Bardzo szybko się rozpieszcza, Jezu. Rozpędza ten samochód. Ale mówię, ale prędkości maksymalnej to on raczej nie osiąga. Ale tu naprawdę tylko 100 jedziemy? Tak patrzę, to my nawet... Nie no, jedziemy 100, jedziemy koło 100, bo tu jest 120 chyba, że... Ja się gdzieś źle patrzę. Nie, no tam jest 120, 140, 160. Okej, no spoko. Chociaż wydaje mi się, że naprawdę dużo szybciej jedziemy w porównaniu do innych samochodów, bo jednak tak naprawdę chyba wydaje mi się, że ten samochód jakoś tak, nie wiem, porusza się jakoś najszybciej jakby na autostradzie, że po prostu jedziemy i czujemy to, że jednak my prujemy, tak? I wyprzedzamy te samochody co chwilę jakieś. Bo nawet tymi szybkimi samochodami, jak lecimy, kurde, w GTA, to nie czuć tego właśnie czasem, nie czuć tego, że ta prędkość jest taka duża, że niby mamy dużą prędkość, ale nie czuć tego, bo wszystkie samochody obok nas i tak jadą z podobną bardzo prędkością. Wiadomo, my tam tak jakby parę kilometrów więcej. A tu czuć to, że my po prostu prujemy 20 kilometrów nawet więcej od nich. Po prostu przejeżdżamy sobie, patrzcie. Każdy ominięty samochód. To jest bardzo fajne, to mi się podoba, ludzie, mam nadzieję, że wam się też podoba. Jeżeli właśnie, kolejny eksperyment, jeżeli dotarliście do 17 minuty tego filmu, napiszcie w komentarzu 17:00, tak jakbyście timing tam pisali. I będziemy wiedzieli, kurczę, o co chodzi. Kto pooglądał do 17 minuty, będzie normalnie wyróżniony w ten sposób. A reszta, która nie pooglądała i nie wie, o co chodzi, będzie się zastanawiać tak w komentarzach. Taki troll troszeczkę. Reszta się będzie zastanawiać, o co chodzi. Tak, wszyscy piszą 17 minutę? Ale o co temu mogło chodzić? 17 minuta? Chyba, że zmienimy to i na przykład, nie wiem, napiszcie wtedy tam 15 minutę albo coś takiego. 15, bo w sumie 17 to sam mówię o tym, pomyślę, kuźwa, ale to Hogaty to jednak rak jest, bez kitu, tak nawet nie pomyślał o tym. Najpierw palną 17 minutę. Nie, możecie w takim razie jeszcze raz. Piszmy jednak 15 minut, okej. Mamy tu kogoś do ścigania. My już czasem tego nie zrobiliśmy. Zatrzymaj się, ziomiks. Docelowo chęć poradzę sobie lepiej nie wspomnieć o tym w papierach. Spoko! A mogę teraz ich jeszcze zabić? Teoretycznie mogę, ale... Nie no, przyjechało wsparcie. Ja chcę zobaczyć, jak go zabiorą. Ja chcę zobaczyć, jak go zabiorą. Weźcie go! Gdzie moje wsparcie? Podejrzany jest niebezpieczny, położone niezwłoczne wsparcie. No przecież jest tutaj Texas Ranger, kurde. Do gównogrodu. To są teksty właśnie w GTA. Świetne. No dobra tam, kurde, japa, ziomek. Sklejwary, ziomek. To miejsce przestępstwa. Okej, załatwiam go i co? Dostanę jakieś coś za to? Może go skuł. Okej, dobra, schował go. Mógłbym ich teraz ich wysadzić, ale no. Nie chcę marnować tego, że już tam komuś pomogłem, tak? No nie marnujmy tego, że jednak byłem tym dobrym. Tym razem. Okej, do tego wyścigu. Czy on jest gdzieś na wiatrakach? Schowany? On jest tak daleko? Czy on gdzieś poniżej wiatraków tam później jest? Czuję się jak w Duńkowiczkach, kurde. Pod Przemyślem, normalnie. Okej, teraz musimy. Kurde, no to nie jest za bardzo terenowy samochód, żeby nim tak jeździć po offroadzie.
Okej, okay, ale skrócimy sobie dużo, dużo trasy sobie skrócimy w ten sposób. Co nas ustawia tak na dobrą sprawę już? O fuck, nie! Okej, okay. Chyba nikt się nie przestraszył tego. Więc lecimy na wyścig, oczywiście klikamy E i lecimy na wyścig ciężarowy. Ale myślałem, że ciężarówką jakąś, a tu rebelami, Karin Rebel, 4x4. Aha, a ja nie... Aha. No to 4 Kariny, a jadę jakimś gównem, no to super. No to ja jadę BJ-em, no to fajnie. Fajnie się tam bawicie, kurde, w tych rebelach, nie? Dobra, ja was porobię, ziomki, ja tu wygrywam codziennie tonę wyścigów na streamach z ekipą. Mam 140, nie wiem, ileś wygranych wyścigów na online. Co wy myślicie, że na singlu mnie pokonacie? Kuźwa. Ciekawe, czy tu... Prawdopodobnie tu też można użyć trainera i tak naprawdę sobie zrobić ten wyścig jeszcze szybciej. Przez co później są te takie zafiksowane wyniki oszukańcze. Aha, dobra, chyba będę musiał czegoś użyć jednak. Ja pierdzielę, to auto jest tak słabe do tej jazdy tutaj. Te Kariny, oni te Kariny jak mają, oni mają 10 razy lepiej ode mnie. Ja pierdzielę. Bez skitu, ten samochód mi tak rzuca, już dawno nie jeździłem tak słabym samochodem, jeżeli o to chodzi. A jeździłem nawet Faggio. A to jest motocykl i lepszy. To jest skuter. No patrzcie jak on mi, bo on mi właśnie w ten sposób zakręca, kurde, ja nie mogę nim wyrobić. O Jezu. Ja pierdzielę. To jest wyścig offroadowy, wszyscy jadą normalnie po uliczce, no i co ja mam zrobić, jak mnie zarzuca? No co? No ja pierdzielę, ten samochód zarzuca po prostu! Aaaa! Się zaraz wnerwię. Bez kitu. Mam nadzieję, że do końca jeszcze kawałek jakiś jest. Dobra, nie no, na spokojnie nie chcę jechać, no przecież to nie jest wyścig, żebym jechał na spokojnie. Czemu ja dostałem taki samochód po prostu? To jest wciul niesprawiedliwe, jak oni w tych terenowych sobie jadą w rebelach. Dobra, jednego wywaliłem. Dobra, jeszcze zdejmę tego drugiego i tyle. Co mam mu innego zrobić, jak go nie zgiąć? Dobra, ziomek, leż tam. Pierdziele. No leż. Ja pierdzielę, ale ten mój Karin jest słaby. Nic nie mogę mu zrobić z tym. Okej, okay. No dobrze, że te wyścigi są tak wciula łatwe, bez kitu. Gdyby to była przepychanka ze zwykłymi ludzi, to ja bym tutaj nigdy nie wygrał tym samochodem pewnie. Okej, okay, widzimy metę, ale no wyścig jest do dupy, jak na tego BJ-a całego. Tym Karinem wolałbym 10 razy bardziej jechać po prostu, naprawdę. Kontynuuj, okej, okay, zrobione, oczywiście złoto, pierwsze miejsce, wiadomo. I czy dostaliśmy jeszcze jakiś jeden wyścig, może? Strój Moto X został dodany do szafy Michaela, aha, dostaliśmy dzięki temu strój. Ale czy jeszcze jakiś wyścig nam się uaktywni? Chyba nic już nie ma, jeżeli chodzi o takie wyścigi. No i prawdopodobnie w tym momencie ukończyliśmy wszystkie takie misje dodatkowe, które mamy zaznaczone na mapie. Jeżeli się mylę, dajcie znać ludzie w komentarzach pod filmem, bo w takim razie na dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym w sumie odcinku to było na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Właśnie mam nadzieję, że otrzymam kilka tych odpowiedzi, których na pytania, które zadałem tutaj w trakcie odcinka, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i na razie trzymajcie się, hej!